23 sierpnia 2016 roku Legia gra mecz rewanżowy czwartej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów z Dundalk. W samej końcówce gola strzela Michał Kucharczyk, który zapewnia stołecznemu klubowi awans do Champions League. Dzień później kibice Legii wciąż świętują, a w pobliskim Legionowie za chwilę rozpocznie się spotkanie tamtejszej Legionowi z Rakowem Częstochowa w ramach piątej kolejki drugiej ligi. Ostateczny wynik to 0-0, a mecz oglądało zawrotne 250 osób. Minęło ponad 7 lat, a Raków przez ten okres poczynił gigantyczną metamorfozę i rozwój, który trwa do teraz. Nazywam się Maciej Piętak i dzisiaj przybliżę Wam, w jaki sposób w niecałą dekadę Raków z drużyny występującej na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Polsce stał się czołową ekipą w kraju, która zagra w tym sezonie w fazie grupowej europejskich pucharów. Zanim jednak zaczniemy, klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem oraz do łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się spodoba. A teraz przechodzimy już do głównej części materiału. Jednak już przechodząc do Rakowa Częstochowa, punktem zwrotnym w historii aktualnego mistrza Polski było jednak to, co wydarzyło się nie w sezonie 2016-17, do którego nawiązywałem we wstępie, ale to, co wydarzyło się sezon wcześniej, bo wtedy Raków, prowadzony przez Przemysława Cecherza, walczył o awans do pierwszej ligi. Rywalem był GKS Tychy, GKS był wtedy na miejscu piątym, Raków zajmował miejsce trzecie, spotkanie odbyło się w Częstochowie i gospodarze przegrali aż 1-8, w pewnym momencie było nawet 0-8, ale gola honorowego dla gospodarzy strzelił Adam Mesjasz. Szkoleniowiec medalików potem był bardzo rozpaczony, smutny z tego powodu, jak zagrał jego zespół, chociaż w sumie Raków nie zagrał aż tak źle, tylko GKS Tychy po prostu wykorzystał wszystkie sytuacje, które miał, nawet do bramkarza Rakowa nie można mieć o ten mecz większych pretensji. Natomiast i tak szkoleniowiec medalików poprowadził jeszcze Raków tylko w spotkaniu z Polonią Bytom, a potem już stanowisko trenera przejął Marek Papszun, który zresztą to spotkanie z Polonią oglądał na trybunach. Zawodnicy zresztą też podczas spotkania z Polonią zdawali sobie sprawę z tego, że w klubie zaraz nastąpi druga zmiana trenera w tym sezonie. Jeśli chodzi o Marka Papszuna, no to wiemy wszyscy, w jaki sposób on trafił do Częstochowy. Michał Świerczewski, czyli prezes Rakowa, już wtedy zaprosił go na rozmowy, które trwały kilka godzin. Rozmowy oczywiście dotyczyły tego, jak ma grać Raków, jak ma wyglądać zespół medalików i Marek Papszun przedstawił kilkadziesiąt aspektów na temat tej drużyny. Dlatego właśnie Michał Świerczewski zdecydował się zatrudnić Marka Papszuna, skoro tak niewiele tych dwóch panów różniło. Natomiast jeśli chodzi o początki aktualnej legendy Rakowa, no to one były dosyć ciężkie, bo Raków nie wygrał 4 meczów z rzędu, raz remisując i 3 razy przegrywając, ale pomimo takich nie najlepszych wyników, zważywszy na to, że Raków miał walczyć o awans do pierwszej ligi, była duża wiara w trenera, chciał on bowiem przekazać swój pomysł na grę, a dodatkowo biła od niego bardzo duża pewność siebie. Porównując do Przemysława Cecherza, Cecherz bał się Gryfa Wejherowo, porównując ten zespół do Barcelony, natomiast jeśli chodzi o Marka Papszuna, no to on mówił swoim piłkarzom, żeby nie bali się grać tego, co mają grać, nie mają się cofać, tylko mają spełniać założenia taktyczne swojego szkoleniowca i to nieważne, czy przeciwnikiem będzie wspomniany Gryf Wejherowo, czy też właśnie Barcelona. Natomiast jeśli chodzi o tę końcówkę sezonu, to tutaj Raków miał całkiem niezłą końcówkę, bo ostatnie 4 mecze to 2 zwycięstwa, 2 remisy, ostatecznie też Raków zakończył rozgrywki na 5. miejscu, co z perspektywy czasu sam Papszun uważał za dobre, gdyż obawiał się, że gdyby Raków awansował, no to za rok mógłby powrócić do drugiej ligi, gdyż pierwsza liga mogłaby się okazać dla medalików zbyt trudna. Wystarczyło zresztą spojrzeć na kadrę Rakowa Częstochowa z końcówki tamtego sezonu, ponieważ jak porównamy sobie skład Rakowa z GKS-em Tychy do składu Rakowa, który wyszedł na mecz z Radomiakiem rok później, no to zobaczymy, że ostało się jedynie 3 piłkarzy. Zresztą też można zobaczyć na przykład na 90minut.pl, że w tamtym okresie z Rakowa odeszło ponad 20 piłkarzy, czyli czystki były naprawdę spore. Oczywiście też wielu piłkarzy przyszło, natomiast faktycznie nie codziennie się zdarza, żeby z jednego klubu nagle odeszło ponad 20 graczy. Też ci piłkarze nie byli zbytnio jakościowi, co pokazuje przyszłość, pokazuje dalsza część kariery tych zawodników, bo niektórzy mieli problem, żeby przez rok znaleźć jakiegokolwiek innego pracodawcę. Następny sezon już bardzo udany, te nowe transfery poskutkowały awansem z 15 punktami przewagi nad 4 Radomiakiem i wtedy Papszun stwierdził, że w sumie już nie musi nauczać historii czy też WF-u w szkole, może się skoncentrować w 100% na piłce, skoro jakiś tam sukces już odniósł. Początki w pierwszej lidze Rakowa Częstochowa były jednak niełatwe, bo na starcie zespół był w okolicach strefy spadkowej, natomiast pod koniec zimy Raków punktował na tyle dobrze, że
Nawet przebąkiwano w Częstochowie na temat potencjalnego awansu do Ekstraklasy. Pod koniec zimy Raków przecież był trzeci, więc naprawdę niewiele brakowało do tego, by zajął pierwsze dwa miejsca, które wówczas dawały bezpośredni awans. Barażów jeszcze wtedy nie było. Natomiast Papszun uważał i podchodził do wszystkiego z chłodną głową, że jego drużyna nie jest jeszcze gotowa, by awansować teraz do Ekstraklasy. Start wiosny 2018 roku był słabiutki. Raków zdobył tylko 7 punktów w 8 meczach i definitywnie wykreślił siebie z walki o awans, co na pewno nie rozczarowało Marka Papszuna, który też mówił później w wywiadach, że dobrze się stało, że w sumie Raków do tej ekstraklasy wtedy nie awansował. I te 7 punktów w 8 meczach mogły być o tyle rozczarowujące, że Raków ściągnął Zacharę czy Formelle, czyli jak na tamte czasy nazwiska, które były naprawdę imponujące jak na pierwszą ligę. Natomiast Częstochowie totalnie zawiedli i już nawet wiele osób nie pamięta, że ktoś taki jak Zachara czy Formella w Rakowie grał. Sezon 2018-19 był imponujący. To był drugi sezon Fortuna, nie wiem, czy już wtedy Fortuna pierwszej lidze, na pewno w pierwszej lidze Rakowa Częstochowa. Pierwszy zakończony bardzo spokojnym utrzymaniem. Natomiast jeśli chodzi o drugi sezon, sezon 18-19, no to po raz pierwszy o Rakowie zrobiło się naprawdę głośno w całej piłkarskiej Polsce. W lidze częstochowianie nie przegrali 23 kolejnych meczów, notując przy okazji naprawdę imponujące serie 5 i 9 zwycięstw z rzędu. Natomiast w Pucharze Polski Raków wyeliminował m.in. Lecha Poznań i Legię Warszawa, zatrzymując się dopiero w półfinale na Lechii Gdańsk. I ten tydzień dla Rakowa był naprawdę nieudany, jeśli chodzi o ten sezon, bo najpierw przegrali ze Stalą Mielec, przerywając tę serię 23 meczów bez porażki, a później, 4 dni później, przegrali z Lechią w półfinale i to ostatecznie gdańszczanie zagrali w finale z Jagiellonią Białystok. Oczywiście, jeśli chodzi o tamten sezon, awans do Ekstraklasy udało się wywalczyć i to na 4 kolejki przed końcem kampanii. Natomiast jeśli chodzi o start sezonu w Ekstraklasie, tutaj były problemy. Tylko 3 zwycięstwa w pierwszych 10 spotkaniach, poza tym same porażki, ale Raków potrzebował oczywiście czasu, by się rozkręcić. Ostatecznie zajmując na koniec sezonu 10 miejsce, choć w pewnym momencie była szansa nawet na górną 8, ale wydaje mi się, że w wielu spotkaniach Raków zapłacił beniaminkowe frycowe. Można było tych punktów osiągnąć więcej, ale i tak na pewno wiele osób było usatysfakcjonowane z tego, jak spisał się Raków, szczególnie jak porównamy sobie Raków do drugiego beniaminka, do ŁKS-u Łódź, który spadł z Ekstraklasy wówczas z Huchiem. I to też warto odnotować, że to 10 miejsce było bardzo dobre, jak na bardzo nieudane letnie okienko transferowe, bo do klubu przyszli Babenko, Azemowicz, Lukowicz czy Kolew. No umówmy się, to nie były strzały w dziesiątkę, ale działowi sportowemu udało się zrehabilitować, bo pół roku później zakontraktował grających do dzisiaj w Rakowie Tudora i Ledermana oraz sprzedanego później za 2 miliony euro Tijanicia. Po kolejnych 6 miesiącach do Rakowa doszedł Iwi Lopez, a resztę historii już znamy. Iwi został gwiazdą ligi, Raków w międzyczasie później zdobył Mistrzostwo Polski, 2 wicemistrzostwa kraju, 2 puchary Polski, 2 superpuchary, a po 2 porażkach z rzędu w czwartej rundzie eliminacji do fazy grupowej częstochowianie w końcu awansowali po raz pierwszy do fazy grupowej po tym, jak dwukrotnie odpadali z Chętem i ze Slawią Praga. Zatem bezkompromisowość i pewność siebie trenera, skuteczna taktyka, bardzo dobry dział scoutingowy, wszak wiele transferów było naprawdę udanych, poza tymi wyjątkami, o których wspomniałem, plus pieniądze właściciela oraz przede wszystkim cierpliwość Michała Świerczewskiego spowodowała, że w tym momencie Raków jest jednym z najlepiej prosperujących klubów w Polsce, jak nie najlepszy pod tym względem. Zatem tak wygląda taka ostatnia historia Rakowa Częstochowa. Nie mówiłem o tym, co się działo w XX wieku, chociaż też Raków wtedy chociażby kilka lat grał w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. Na koniec klasycznie raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem. Także zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się spodobał. No i oczywiście przepraszam za tę scenerię, ale człowiek też potrzebuje chwili urlopu i chwili, by wypocząć przed kolejnymi spotkaniami tego sezonu. Do usłyszenia!